Plansza z logo Twój e-PIT oraz Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Twój e-PIT. Usługa krok po kroku. Zobacz, jak to działa. Wejdź na podatki.gov.pl i zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego. Tam czeka zeznanie podatkowe przygotowane dla Ciebie. Jak się zalogować? Pierwszy sposób to login.gov.pl. To jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna. Drugi sposób to dane podatkowe. PESEL albo NIP i data urodzenia, kwota przychodu z jednej z pozycji z rozliczenia za rok 2019, kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 rok, na przykład z PIT-11, który otrzymałeś od pracodawcy lub z innych formularzy, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40A z jednej z pozycji. Kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 rok. Trzeci sposób to aplikacja mObywatel. Jesteś już zalogowany? Na ekranie widzisz swoje rozliczenie. Między innymi Twój dochód za 2020 rok i kwotę. Kolor zielony oznacza nadpłatę, jaką otrzymasz. Kolor czerwony oznacza podatek do zapłaty, który wpłacasz na swój indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy. Możesz także zobaczyć listę dokumentów, na podstawie których przygotowane zostało rozliczenie oraz sprawdzić swój rachunek bankowy, jeśli masz nadpłatę. To teraz sprawdź pozostałe informacje. Jeśli wszystko się zgadza i nie chcesz nic zmieniać, Twoje zeznanie jest gotowe. Teraz możesz je zaakceptować i wysłać. Jeśli jednak chcesz coś zmienić w przygotowanym zeznaniu, pokażemy Ci, jak to zrobić. Sposób rozliczenia. Jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, a właśnie w takiej formie przygotowane jest zeznanie, możesz to zmienić na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku wspólnego rozliczania się wprowadź dane podatkowe małżonka, jego PESEL albo NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 rok, jedną z kwot przychodu z jednej informacji od płatników, np. z PIT-11, oraz kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 rok. Jeśli ostatnia kwota jest równa zeru, to podaj imię ojca małżonka. Twoje ulgi. Po zalogowaniu możesz uzupełnić swoje ulgi i odliczenia. Ulga na dzieci. Jeśli korzystałeś z ulgi za 2019 rok, to będzie ona automatycznie dodana. Jeśli w 2020 roku urodziło Ci się dziecko i ulga Ci przysługuje, to będzie uwzględniona w rozliczeniu za 2020 rok. Pozostałe ulgi i odliczenia, które możesz uwzględnić, jeśli Ci przysługują. Na przykład bez PIT dla młodych. Darowizny, na przykład na cele kultu religijnego lub krwiodawstwa, jeśli jesteś honorowym dawcą krwi lub osocza. Darowizny w formie tabletów i laptopów oraz przekazane na walkę z COVID-19. Ulga rehabilitacyjna, ulga na internet, ulga termomodernizacyjna, odliczenia wydatków mieszkaniowych czy też wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. 1%. W udostępnionym zeznaniu podpowiemy Ci organizację pożytku publicznego, którą wskazałeś w rozliczeniu za rok 2019. Możesz ją zmienić i podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, której w tym roku chcesz przekazać 1% podatku. To proste. Wprowadź dane i zatwierdź je. Co jeszcze? Jeśli chcesz zmienić inne informacje, kliknij Edytuj pozostałe dane. Tutaj sprawdzisz na przykład adres czy urząd skarbowy. Teraz możesz zaakceptować i wysłać zeznanie. Kliknij Akceptuj i wyślij. Gotowe! UPO. Możesz też pobrać urzędowe poświadczenie odbioru, które jest dowodem wysłania zeznania. Logując się do usługi, możesz zobaczyć także wysłane już zeznania PIT, dane źródłowe, na podstawie których przygotowaliśmy dla Ciebie zeznanie i złożyć korektę. Dzięki usłudze Twój e-PIT nie spóźnisz się, unikniesz pomyłki i zyskasz więcej wolnego czasu. Dowiedz się więcej o usłudze na podatki.gov.pl. Logo Twój e-PIT i ikona e-Urząd Skarbowy oraz logo Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Belka z logotypami Fundusze Europejskie, Polska Cyfrowa, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.